program dotyczący właśnie wszystkich ważnych aspektów życia mieszkańców, ale mamy również programy dzielnicowe. W każdej z 18 dzielnic mamy programy, gdzie są kwestie często bardzo lokalne, ale ważne dla mieszkańców, bowiem nasi kandydaci całą kampanię rozmawiali z mieszkańcami, ale też nasi radni taką pracę ciężką wykonali. Łącznie to jest ponad 500 różnych postulatów, różnych problemów, różnych kwestii, które chcemy w warszawskich dzielnicach rozwiązać. Jest to możliwe także dzięki temu, że jesteśmy jedyną siłą polityczną obok Platformy Obywatelskiej, która ma w każdej z 18 dzielnic swoich przedstawicieli w Radzie. Także mamy w każdym z okręgów do Rady Miasta swoich przedstawicieli. Mamy również swoich przedstawicieli w Sejmiku Mazowieckim. Dzięki temu mogliśmy z tej bogatej, silnej drużyny zebrać dużo, dużo wiedzy, dużo informacji i efektem tych kilku lat pracy w ciągu tej kadencji i tych miesięcy przepracowanych w kampanii właśnie są te lokalne programy. Również zachęcamy do tego, żeby sięgać, żeby zapoznawać się z tym, co mamy do zaproponowania każdej z warszawskich dzielnic. Dziękuję. Głos zabierze szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy, Dariusz Figura. Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się ostatnia sesja Rady Warszawy w tej kadencji. To była symboliczna kamra. Jeśli Państwo pamiętają początek tej kadencji, ponad 5,5 roku temu, na jednej z pierwszych sesji pan Rafał Trzaskowski usiłował się wycofać z obietnicy istotnej bonifikat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Wtedy mu się to nie udało. Była jeszcze kontrola mediów, presja społeczna, presja polityczna. Wczoraj na ostatniej sesji symbolicznie, prawie bez słowa sprzeciwu, został zdjęty projekt uchwały w sprawie bezpłatnego biletu do uczniów szkół średnich. Jedna z obietnic Rafała Trzaskowskiego. Taki jest skutek 5,5 lata rządów Rafała Trzaskowskiego, 18 lat rządów Koalicji Obywatelskiej, brak dyskusji o mieście, brak realnej konkurencji politycznej, brak dopuszczenia warszawiaków do głosu. My jesteśmy tutaj realną konkurencją. Jedynie konkurencja jest w stanie sprawić, że Warszawa będzie lepsza. Mamy ofertę dla warszawiaków, mamy program dla warszawiaków. Wreszcie mamy doskonałego kandydata na prezydenta Warszawy, który z nową energią jest w stanie sprawić, żeby to miasto było piękniejsze i lepsze. Dziękuję Państwu. O zabranie głosu poproszę radnego Warszawy, Filipa Frąckowiaka. Dzień dobry Państwu. Jestem kandydatem ze Śródmieścia. Tak długo, jak będziemy w Śródmieściu i kiedy prezydentem zostanie pan Tobiasz Boheński, nie będzie wprowadzona strefa czystego transportu, tak zwana strefa czystego transportu i blokada dla wjazdu samochodów do Śródmieścia Warszawy. Dzisiaj przyjechałem rowerem, bo tak mi odpowiadał mój kalendarz, naszą pracę ostatniego dnia kampanii wyborczej, ale przez inne dni korzystam z samochodu i większość warszawiaków to ludzie rozsądni, którzy potrzebują czasem samochodu, czasem roweru, a przede wszystkim potrzebują też miejsc do zaparkowania, między innymi w Śródmieściu, ale także w innych dzielnicach. Będziemy dbali o to, żeby mieli gdzie zaparkować, żeby mieli gdzie jeździć samochodami. Nie jesteśmy partią samochodziarzy, petrolheadów, nie jesteśmy partią lobbystów rowerowych. Jesteśmy partią ludzi rozsądnych. Dziękuję bardzo. A o tym, gdzie możecie Państwo znaleźć nasz program, opowie Angelika Żukowska, osoba, która tworzyła w tej kampanii media społecznościowe, a jednocześnie kandyduje do Rady Dzielnicy Targówek. Szanowni Państwo, nasz program znajdziecie na każdym medium społecznościowym, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku i na Twitterze. Do każdej grafiki został dodany kod QR, wystarczy tylko zeskanować kod i od razu otworzy się Państwu program. Zwracam się również do młodych warszawiaków. Wiem, że nie każdy z Was obserwuje nas na Facebooku, nie każdy z Was ma Twittera, ale również nasz program jest na TikToku. Wystarczy, że wejdziecie w relacje Tobiasza Boheńskiego na TikToku i od razu otworzy Wam się program. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie do pana Boheńskiego. Jaka będzie pierwsza decyzja pana po objęciu urzędu? Decyzji niestety po objęciu urzędu musi być bardzo wiele, bo mamy kilkanaście spraw, które wymagają pilnego
załatwienia. Pierwsze decyzje to by było sprawdzenie, czy kobiety na tych samych stanowiskach jak mężczyźni mają bazowo te same wynagrodzenia, ponieważ wiemy i dochodzą nas głosy, że ta obietnica sprzed 5 lat nie została spełniona. Jednocześnie natychmiast po tej decyzji musi być audyt w urzędzie, ponieważ mamy 1500 biur, wydziałów, mamy pełnomocników, których zadania dublują się z zadaniami wiceprezydentów. Zadania wydziałów dublują się z zadaniami dzielnic i mamy chaos administracyjny i należy temu przyjrzeć, aby Urząd Miasta skutecznie służył wszystkim warszawiakom. A po trzecie, wydanie polecenia wdrożenia programu wykupu mieszkań za bonifikatą dla długoletnich najemców. Programu, który został skasowany w czasach Hanny Gronkiewicz-Walc, obowiązywał w czasach Lecha Kaczyńskiego, a jest bardzo potrzebny dla ulepszenia zarządzania mieniem w Warszawie, dlatego że miasto ponosi bardzo duże koszty zarządzania, a jednocześnie nie jest w stanie efektywnie zadbać o mieszkańców, którzy zajmują mienie komunalne. Widzimy to na wielu przykładach. Jednym z najbardziej skandalicznych przykładów jest Białołęka, w którym jest jeden blok, który w części, z wielkiej płyty, który w części jest wspólnotą mieszkaniową i tam jest ocieplony, a tam, gdzie nie jest ocieplony, to jest część komunalna i ona wygląda, jakby się zatrzymała w latach 80. To po prostu wprost nie przystoi. To by były pierwszego dnia decyzje, które bym wydał, ale szanowni państwo, ja jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy i nie tylko 8 godzin dziennie i tych decyzji byłoby o wiele, wiele więcej pierwszego dnia urzędowania. Mam dwa pytania. Karolina Wasilewska, Radio Kolor. Pierwsza o Fundację Wolne Miejsce i spichlerz socjalny. Jak miasto powinno zachować się w tej sprawie? I drugie pytanie o ustawę antyflipperską, którą wnosi Lewica do Sejmu, która jest też istotna z punktu widzenia cen mieszkań w Warszawie. Jeżeli chodzi o spichlerz, to miasto powinno być otwarte na rozmowę z osobami, które są w stanie strajkować nawet w tak radykalny sposób jak obecnie i być wrażliwe na te problemy i prowadzić debatę i otworzyć drzwi. Prezydent powinien się spotkać ze stronami, porozmawiać i zastanowić się, w jaki sposób rozwiązać tę sprawę, bo ona naprawdę przykuwa ogromną uwagę warszawiaków. Jeżeli chodzi o ustawę fliperską, ja jestem zdziwiony, że nie jest to projekt rządowy, bo przecież Lewica współtworzy rząd i słyszymy głosy ze strony pani Biejat i pana Trzaskowskiego na temat różnych postulatów, ale te wszystkie postulaty ich partie polityczne są w stanie obecnie przegłosować w Sejmie, bo mają większość. Więc nie rozumiem, dlaczego akurat w momencie kampanii wyborczej jest taki projekt przez klub parlamentarny składany, a nie jest to projekt rządowy, który jest na agendzie rządu i w ramach porozumień rządowych, bo to by... Bardzo dziękuję. To by zwiększyło szanse na jego przyjęcie, a mamy do czynienia z problemem i posłowie i senatorowie moim zdaniem również powinni zająć się sprawą funduszy inwestycyjnych, które wykupują całe bloki mieszkaniowe jako inwestycje i nie wynajmują tych mieszkań, powinni znaleźć rozwiązanie, które jest inne niż podatek katastralny po to, aby przymusić tych inwestorów do wypuszczania tych mieszkań na najem, po to, żeby ceny najmu przestały rosnąć, bo też są bardzo wysokie. Mieszkanie 45-metrowe od 3 do 4 tysięcy to nie jest koszt, na który stać na przykład absolwentów naszych uczelni, którzy nie mają jeszcze umowy na czas określony. Jeszcze zapytam pana szansę, jak pan ocenia w tych niedzielnych wyborach, patrząc na sondaże. Sondaże są różne, ponieważ jest to element walki psychologicznej po to, żeby zdemotywować wyborców albo zachęcić innych wyborców. Szanowni państwo, my mamy nasze badania, które są wewnętrzne i chciałbym jasno powiedzieć, że jestem jedyną realną alternatywą dla Rafała Trzaskowskiego w tym mieście i głos oddany na mnie jest inwestycją w prawdziwą debatę i w drugą turę, która zakładam, że się odbędzie i wtedy będziemy mieli do czynienia naprawdę z prawdziwą programową debatą, bo tego mi zabrakło i to jest mój podstawowy zarzut do moich konkurentów, że żadne z nich nie przedstawiło takiego programu, jak dzisiaj państwu go udostępnia. Zapytam się o obietnice Rafała Trzaskowskiego. Ich w tej kampanii poprzedniej było bardzo wiele. Pytałem się o ich realizację. Pan prezydent zasłania się tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zabrał pieniądze, mieliśmy pandemię i inwazję na Rosji, na Ukrainę. Jak pan to ocenia, takie tłumaczenie? Ja uważam, że dorosły człowiek, niezależnie od płci, bierze odpowiedzialność za swoje słowa i za rozliczenie się ze swoich działań. I nie może być tak, że pan prezydent przypomina tego ucznia w szkole podstawowej, który każdy z nas miał takiego w klasie, który mówił, jakże jest zawsze nieprzygotowany, bo zawsze coś się wydarzyło i zawsze miał świetną wymówkę. I on się tak w taki sposób zachowuje. Powinien stanąć i się rozliczyć na koniec swojej kadencji i powiedzieć, to mi się udało, a to mi się nie udało, ponieważ nie podołałem tym wyzwaniom. Odmienianie przez wszystkie przypadki PiS,
PiS, PiS, tak jak to miało miejsce w debacie w TVP Info, zakrawa na pewną polityczną obsesję. Ja bym wolał, żeby przez wszystkie przypadki była odmieniana Warszawa w jego wypowiedziach i tego mi radykalnie zabrakło, a dzisiaj, szanowni państwo, mamy bardzo dynamiczny dzień i ja nie mogę państwu zająć czasu wymienianiem niezrealizowanych obietnic, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że każdy z państwa wygodnie czytało książkę w parku, który jest nad Wisłostradą, bo tak przecież obiecywał pan prezydent Trzaskowski. Był już spacer kładką? Nie, jeszcze nie było, ale jako mieszkaniec Pragi Północ przejeżdżam często obok tej kładki, także na pewno się wybiorę, dlatego że żeby nie było, że jestem tylko krytykiem i oponentem, chciałbym powiedzieć, że sama idea jest dobra. Wykonanie jest gorsze i o tym wiedzą rowerzyści, ale idea jest dobra i mam nadzieję, że turyści przyjeżdżający do Warszawy będą bardzo chętnie ze Śródmieścia iść na Pragę i to ożywi gospodarczo prawą stronę Wisły. To dziękujemy i życzymy państwu miłego dnia, bo ma być ładna pogoda już od dzisiaj. Dziękujemy bardzo.